roku i będziemy musieli poczekać jeszcze w przypadku Moniki na jakieś miarodajne zawody, które pokażą, w jakiej dyspozycji jest po no nieźle przepracowanym okresie przygotowawczym. Także Ania Rogowska trzecia, Monika Pyrek czwarta, różnica między nimi to 10 cm. Ania Rogowska 4,40, Monika 4,30. A my teraz wracamy do biegu pani na 400 metrów. Nie ma wielu znakomitych lekkoatletek, m.in. Sani Richard-Seros, która podnosi się po ubiegłym sezonie, kiedy to trafiły ją kontuzje, trafiły ją choroby. Nie ma także fantastycznej Brytyjki Christine Okorugu, a więc mistrzyni świata z Osaki, a także złotej medalistki igrzysk olimpijskich w Pekinie. Jest natomiast Amantę Monczą, która będzie mierzyć się z Rosjankami. Przypomnę, aż trzy startują w dzisiejszym biegu. Wszystkie trzy tak znakomicie spisywały się na Mistrzostwach Europy w Barcelonie. Amantę Monczą, bardzo mocne tempo już od początku. Będziemy na pewno oglądać ją także w udanym finiszu. To jest zawodniczka, która bardzo mocno rozpoczyna i kwestia tego, jak wytrzyma, kiedy ściga się z Alison Felix. Nie zawsze jest dane jej wygrywać, ale właśnie w Eugene zwyciężyła i tutaj też zapowiada się, że nie będzie miała żadnych problemów. Jamaica Noble Mills walczy o drugą pozycję z Rosjankami. Amantę Monczą będzie pierwsza zdecydowanie, chociaż jeszcze Czeszka, Denisa Szczerbowa-Rosolowa walczy o drugą pozycję, to jednak zawodniczka z Botswany jest na pierwszej pozycji z czasem 50-10. Oto zwyciężczyni. Najlepszy wynik w tym sezonie 49-81.